Dzień dobry Państwu, dzień dobry Paulino. Sytuacja na drogach Dolnego Śląska jest spokojna. Wszystkie drogi nie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale też w regionie są przejezdne. Jednak nie jest taka pozytywna sytuacja, jeżeli chodzi tu o rzeki, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia w związku z przekroczeniem stanów alarmowych na Baryczy i Widawie. Podobne ostrzeżenie dotyczy Baryczy na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski. Rzeka przepływa tam obok takich miast jak Milicz, Żmigród czy Wąsosz. Znajdujemy się teraz właśnie, jak powiedziałaś Paulino, w północno-wschodniej części Wrocławia. Tu Widawa właśnie w rejonie Psiego Pola i Zgorzeliska przekroczyła stan alarmowy i woda jest już przy wałach przeciwpowodziowych. W rejonie ulicy Krzywoustego i Alei Jana III Sobieskiego przy centrum handlowym Korona woda wystąpiła z koryta jeszcze przed świętami. W środę na stacji pomiarowej w podwrocławskich Krzyżanowicach zanotowano 252 cm głębokości i było to rekordowe przekroczenie poziomu alarmowego wynoszącego w tym miejscu równo 200 cm. Jednak sytuacja powoli się stabilizuje z powodu braku opadów deszczu i synoptycy zauważają obniżenie poziomów wody między innymi w tym miejscu. Na Odrze natomiast przemieszcza się fala wezbraniowa, która aktualnie znajduje się w okolicy Głogowa. Wezbranie przemieszczać się będzie na Odrze przy przekroczonych stanach alarmowych w kolejnych dniach, również w profilach Cigacice, Nietków i Połęcko. W dolnym brzegu rzeki dalej obowiązuje ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia. No właśnie, czym jest to ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia? Oznacza to wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych. Jest to najwyższy stopień ostrzeżenia hydrologicznego. No i ono nie musi oznaczać jeszcze powodzi w całej zlewni, jednak stwarza realne zagrożenie lokalnymi podtopieniami oraz wypełnieniem Doliny Rzecznej wysoką wodą. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jest to sytuacja niebezpieczna, ponieważ zauważalny jest przybór wody w rzece i zwiększony przepływ, ale nie ma zagrożenia jeszcze podtopieniami. Według prognozy meteorologicznej i hydrologicznej MGW w najbliższych dniach spodziewane są na ogół słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem i to przeważnie na północy kraju. Więc takie warunki sprzyjać będą stabilizacji i spadkom poziomu wody na rzekach. Ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia będą obowiązywać dziś do godziny 13:00.